co on myśli, czuje i zamierza. Taki jest temat mojej dzisiejszej wróżby na czwartek, 8 lipca. Zobaczmy sobie aktualnie, kochani, co powiedzą nam karty Lenormanda i Tarota. Ze swojej strony bardzo wszystkich witam i zapraszam na mój kanał codziennie, na codzienne tematy i wróżby. Proszę również o subskrypcję, bardzo mi zależy, by była stała grupka, która właśnie tu zagląda, subskrybentów. I proszę o lajki, komentarze, które wróżby z Państwem rezonują, pasują z Państwa osobistą sytuacją, historią. To bardzo mnie inspiruje właśnie do następnych tematów. Dziękuję serdecznie. Dzisiaj właśnie zobaczymy karty Lenormanda i Tarota oraz jeszcze karty anielskie do tego dodam, ponieważ ciągle codziennie czuję bardzo intensywnie obecność aniołów. Dzisiaj znów przyszłam właśnie do tego czytania i spojrzałam na zegarek, była 11:11. Więc ciągle mam takie właśnie sygnały. Często właśnie spoglądam na zegarek, kiedy są takie godziny 14:14, 16:16, 21:21. No i dzisiaj właśnie to samo, 11:11, wczoraj też 11:11, więc cały czas po prostu mnie anioły tutaj też wspierają, sygnalizują właśnie, że mam z nimi łączność i bardzo mnie to cieszy, ponieważ właśnie też mnie to inspiruje. Dobrze, więc zacznijmy, kochani, dzisiaj mam tylko jedną, kochani, dzisiaj mam tylko jedną grupę i już karty sobie rozłożyłam, żeby było szybciej. Właśnie chodzi o to, kochani, te karty mi wypadły wszystkie podczas tasowania, podczas zadawania pytań. Co myśli pierwszy rząd u góry? Co czuje środkowy rząd? Co zamierza dolny rząd? Więc zaczynajmy, kochani. Aha, na początku chciałam pokazać w kartach Lenormanda, jaka mi się pokazała tutaj już, karta na dole, talii, temat szczęście. Czterolistna koniczyna, czyli szczęście, jednakże jest to nieraz szczęście krótkotrwałe, więc należy uważać, jeśli chce się utrzymać te fazy szczęścia dłużej, no to trzeba po prostu działać konsekwentniej i dokładniej, prawda, mieć jakiś plan, ale tutaj chodzi właśnie o Wasze szczęście, o to też, że partner chce być szczęśliwy, ponieważ zadałam pytanie, co on myśli, co czuje i co zamierza, więc na pewno zamierza być z Wami, czyli z osobą pytającą, szczęśliwy. Chce jakby z powrotem lub chce osiągnąć to szczęście, prawda, z Wami. Więc temat już jest taki i zobaczmy teraz, kochani, co on myśli. Tęskni bardzo za Wami i być może jest to jakiś partner, który jest bardzo daleko, który gdzieś pracuje daleko lub mieszka daleko lub właśnie jest za granicą lub w innym mieście, no być może na innym kontynencie i gdzieś właśnie daleko, ale tutaj widzę jakąś podróż, tęsknoty, by się spotkać, podróż. Być może no właśnie teraz w tym wakacyjnym czasie, ponieważ wróżba jest na pewno tutaj teraz na ten tydzień, na ten miesiąc lipiec, prawda? Nie jest to wróżba na pół roku, tylko na miesiąc właśnie ten, w którym jesteśmy, czyli letni lipiec. No i właśnie w tym miesiącu być może będzie jakaś podróż, próba spotkania się, próba właśnie tutaj w końcu, nie wiem, jakiejś podróży wspólnej, czy jedna osoba będzie właśnie z Was tutaj podróżować, by zobaczyć tą inną, prawda, ponieważ jest duża, duża tęsknota i nabierze właśnie tutaj Wasza relacja jakiejś akcji, no jest to akcja powolna, która rozwinie się powoli, ale jednakże jest tutaj jakaś właśnie opcja spotkania się, czy wspólnej podróży, wspólnego wyjazdu, no zobaczenie się, prawda, i no duża tęsknota, która właśnie
powoduje to, że chcecie się spotkać, zobaczyć. Niemniej jednak jest tutaj lis, więc uwaga też na fałszywe jakieś, no być może, nie wiem, tutaj ze strony partnera, żeby coś nie zagrywał fałszywie, żeby coś tylko nie obiecywał. Jednakże zadaliśmy pytanie, co on myśli, więc on jakby nie ufa Wam, on nie bardzo jest tutaj, widzę, być może szczery w stosunku do Was lub nie pokazuje uczuć, nie pokazuje emocji albo zagrywa coś i też nie wierzy Wam, nie ufa Wam do końca. Myśli, że być może obiecujecie coś, że przyjedziecie, że chcecie się zobaczyć, że tęsknicie, a że po prostu no, z nim zagrywacie. Być może też on zagrywa z Wami. Musicie sobie dopasować, co tutaj jest właśnie w Waszej historii, tak? Właśnie adekwatne, tak? Ponieważ chodzi tutaj o to, że on, bo on, co on myśli, czyli on Wam nie dowierza, nie ufa, nie, troszkę ma jakieś tutaj problemy właśnie z ufnością lub też, nie wiem, coś było, jakaś zdrada, jakieś kłamstwa, jakieś tutaj nieszczerości i on właśnie nie jest już tutaj taki jakby dowierzający lub on też właśnie być może, uwaga, jest egoistyczny, trzeba pomyśleć właśnie tutaj, czy on jest szczery w stosunku do Was, jeśli mówi, że tęskni, że chce Was zobaczyć, tak? Także uwaga tutaj, ponieważ jest jakaś nieufność, nieszczerość, jakaś właśnie tutaj też, coś fałszywego, tak? Czemu należy się na pewno przyglądnąć, kochani. Karta Lisa, to w stosunku, co on myśli, że coś właśnie tutaj między Wami jest fałszywe, że jest być może fałszywy teraz moment, nieodpowiedni moment, by się zobaczyć, być może jesteście właśnie do siebie nieszczerzy, nie mówicie prawdy, być może macie jakieś tutaj fałszywe zamiary w stosunku do ciebie, do siebie. Być może się okłamujecie, tak jakby on myśli też o Was, ponieważ co on myśli było pytanie, ciągle musimy wracać do tego pytania, by nie odejść od tematu wróżby. On myśli, że troszeczkę jest tak jakby, no właśnie nie dowierza Wam, jest taki bardziej nieufny w to, co Wy obiecujecie czy mówicie. Ta karta też może być ostrogą przed czymś, prawda? Uwaga przed kłamstwami też. Obserwujcie, tak? Czy nie ma jakichś tych kłamstw, jakichś obiecanych, takich cacanych, powiedzmy, tak? Obiecanki, cacanki, a głupiemu radość. Też musicie na to uważać i powinnyście być klewa, czyli sprytne, mądre, i obserwować właśnie, jak on też się zachowuje, prawda? Także być może też on nie ufa Wam, że coś ukrywacie przed nim. Może myśli, że jesteście nieszczere, że go zdradzacie z kim innym. Po prostu ma też może takie obiekcje, prawda? Bo co on myśli? On nie dowierza Wam tutaj, że Wy przyjedziecie, że chcecie przyjechać, że tęsknicie. Tutaj jakieś straty były i on właśnie już teraz jest w stosunku do Was nieufny. Patrzy na Was, być może, że coś ukrywacie przed nim. Także bądźcie ostrożne i obserwujcie na razie go i obserwujcie, jeśli chodzi o plany tej podróży. Dobrze? Bo być może jest to właśnie teraz fałszywy czas, by zrobić tą podróż, jeśli z partnerem nie bardzo jesteście w stosunku do siebie szczerzy. Tutaj to, co on myśli, to on myśli o pieniądzach. Nie wiem, być może coś się zdarzyło w jego życiu, że on właśnie teraz musi skupić się na pracy, na zarabieniu pieniędzy,
ma taki ciężki być może finansowy moment i tutaj myśli też o tym, że no czy myśli na pewno, że wy, bo tu jest Königin der Münzen, czyli królowa monet, myśli też o was, że wy być może jesteście lepiej sytuowane od niego, on też chce się skupić właśnie na swojej pracy, na swojej pozycji, na swoim zarabianiu pieniędzy, tak by wam jakoś dorównać. Na pewno chce pokazać swoje talenty, chce być, mieć też solidną sytuację właśnie zawodową, finansową, tak jak wy to macie, tak? I on na pewno ma do was też zaufanie, ponieważ wie, że wy jesteście bardzo pracowite, no nie wiem, być może solidne, tak, w pracy właśnie i on chce wam też dorównać, chce też się takim pokazać, chce być sumienny, chce być właśnie taką osobą, się pokazać się, myśli o tym, by się pokazać jako osoba, na której możecie polegać. Na pewno ta karta mówi bardzo pozytywnie, że on myśli, że wy jesteście wierne, on też chciałby być wierny, chciałby właśnie dać wam jakąś materialną, tutaj materialne bezpieczeństwo, chciałby się pokazać właśnie, że on jest kimś, kto też potrafi właśnie umieć, znaczy potrafi, przepraszam, zarobić pieniążki, mieć dobrą pracę, że jest pracowity, pilny, że można właśnie na nim polegać, jeśli chodzi o pracowitość, o odpowiedzialność, że myśli realistycznie, tak? On też o was tak myśli, że wy właśnie jesteście bardzo tutaj realistyczne, bardzo takie przyziemne, czyli realistycznie stąpające po ziemi, że jesteście kreatywne, jeśli chodzi o pracę. On też chce się właśnie z tej strony wam pokazać. Myśli o was, że jesteście bardzo właśnie taką kobietą stabilną, poważną, solidną, dobra matka, dobra właśnie partnerka, prawda? Bardzo, bardzo taka, na której można właśnie polegać. Także myśli o was bardzo, bardzo tutaj w dobrych walorach i on też chce się tak pokazać, prawda? Być może mówimy tutaj o jakimś mężczyźnie, który jest spod znaku byka, panny, byka, panny lub koziorożca, kochani. Zastanówcie się, czy macie z takim panem do czynienia, z taką, znaczy, czy z panem, panią, tak, zależy od kogo pytacie, o kogo pytacie, więc ta osoba chce pokazać wam się też jako bardzo tutaj odpowiedzialna, ponieważ wy też takie dla niego jesteście i on też chce właśnie przed wami tak zabłysnąć, odpowiedzialny partner, dobry mąż, dobry właśnie materiał tutaj na partnera, który umie zarobić pieniądze, który umie się skupić na pracy, który jest poważny, stąpający realistycznie po ziemi. Właśnie to, takie walory tutaj chce on w związek jakby z wami wnieść i o tym teraz myśli. To jest jego tutaj priorytetem, widzę. I też was bardzo szanuje w tej kwestii. Także zobaczcie, kochani, przyjrzyjcie się właśnie temu, czy to rezonuje. Napiszcie mi. Zobaczmy, co on ma na poziomie serca. Na poziomie serca pragnie, by się wzmocnić, by być stabilnym, mocniejszym, by właśnie uleczyć swoją duszę, serce, ciało, mentalność, głowę, by już nie było żadnych obciążeń, by rozkwitły, czyli nie wiem, narodziły się nowe jakieś tu możliwości, by pokazał wam się właśnie jako stabilny, dobry, solidny partner i chciałby właśnie tutaj, by to wszystko przemieniło się w pozytywne, by pokazał wam się jako namiętny, gorący, no, ciepły partner, który potrafi właśnie tutaj was kochać. Chciałby uleczyć emocje, chciałby uleczyć tą gorącą miłość, tak? Chciałby pokazać wam się właśnie jako silny, stabilny partner, na którego barkach możecie się oprzeć i który właśnie tutaj chce być szczęśliwy, chce myśleć pozytywnie.
Więc tutaj bardzo pozytywny rozwój na poziomie emocji, serca, uczuć. Bardzo chcę tutaj właśnie uleczyć to wszystko w pozytywnym kierunku i pokazać Wam się właśnie jako szczęśliwy mężczyzna, który umie właśnie tutaj mieć piękne, gorące emocje, który jest serdeczny, ciepły, namiętny. Także bardzo piękne tutaj plany na poziomie serca. On widzi Was uczuciowo i miłośnie jako Herrscherin, czyli cesarzową. Czyli w sercu jesteście dla niego taką cesarzową, osobą piękną, zadbaną. Też wzbudzacie w nim takie matczyne uczucia. On myśli o Was, że jesteście dobrą matką, kochanką, partnerką, żoną. Że będziecie być może, jeśli on planuje coś z Wami, że jesteście właśnie tą odpowiednią, wręcz najodpowiedniejszą dla niego wspaniałą, piękną kobietą, która może mu dać właśnie dziecko, która może dać mu sukces uczuciowy, po prostu no, emocjonalny, która jest stabilna, szczęśliwa, godna zaufania, w życiu właśnie ustawiona dobrze, silna osobowość, ma silną, bardzo właśnie tutaj taka serdeczna, ciepła matka na przyszłość, czego by się nie dotknęła, to wszystko rozkwita, wszystko się dobrze rozwija, pełna miłości, tak? Płodności, czyli płodna w stosunku też jako właśnie ciąża, dziecko, także on by pragnął na pewno z Wami założyć rodzinę, mieć dzieci, ale również płodność intelektualna, uczuciowa, emocjonalna. Jest duży potencjał właśnie na rozwój pięknej, głębokiej, solidnej, długotrwałej miłości. Wzbudzacie też w nim takie matczyne uczucia. Być może brakuje mu matki, nie wiem, Wy zastępujecie mu też takie ciepło matczyne, bo właśnie cesarzowa ma w sobie coś takiego matczynego, opiekuńczego. Potrafi się wszystkim zaopiekować, nie tylko ludźmi, zwierzętami, ale wszystkim i naturą, i wszystkim wokół niej. Jest na pewno osobą kreatywną, aktywną, także oznacza ta karta też dla wszystkich, którzy pytają właśnie o to, co on myśli na poziomie serca, czyli co on czuje, co on pragnie, to na pewno ta karta też oznacza ciążę, dziecko. Także myśli na pewno, że chciałby z Wami właśnie mieć dziecko, ponieważ Wy jesteście tą odpowiednią partnerką dla niego. To, co może się między Wami wspaniale rozwinąć, to może być też w jesieni tego roku. Jesień lub środek, znaczy zacznie się, przepraszam, środek, koniec lata i jesień. W tym okresie tego roku może się rozwinąć właśnie coś pięknego między Wami, emocjonalnie, uczuciowo, ponieważ tutaj jest poziom serca. Co on zamierza, kochani? Zamierza nowy początek z Wami lub pragnie mieć z Wami dziecko, pragnie z Wami zacząć jeszcze raz coś pięknego, coś, co się właśnie tutaj odnowi, uleczy, te stare rany, stare jakieś historie, balasty. Chce po prostu zacząć tutaj z pięknym, takim jeszcze raz jakby uczuciem, atmosferą, energią. Pragnie nowego początku, co jest dla niego bardzo ważne. Myśli o Was, że jesteście jemu przeznaczone. Myśli o Was, że jesteście dla niego właśnie bardzo ważną osobą, która jest, przypuśćmy, skierowana, posłana od Boga. Że jesteście dla niego tą partnerką właśnie z przeznaczenia, duchową partnerką, bardzo dobrze z nim związaną. On czuje Waszą obecność. Bardzo ważne jest dla niego tutaj właśnie, by uleczyć te wszystkie sprawy, które były między Wami ewentualnie negatywne, ponieważ jego to obciąża, te wszystkie sprawy z przyszłości go obciążają bardzo, ale być może jest to też związek karmiczny, to znaczy niełatwy, bardzo skomplikowany, ciężki, ponieważ
pragniecie być razem, ale są jakieś tutaj utrudnienia, obciążenia ciągle, jakieś niedogadania, problemy, jakieś konflikty. Także on wie o tym, że to też jest w pewnym sensie obciążające i ciężkie i skomplikowane, jednakże pragnie, właśnie jest to dla niego bardzo ważne, by jeszcze raz właśnie tutaj od początku coś z Wami spróbować, prawda? Żeby podjąć to ryzyko jeszcze raz, jeśli nawet próbowaliście już parę razy. Także nowy początek, albo też dzieci pragnie z Wami mieć, ponieważ tutaj w stosunku do tej karty właśnie cesarzowej, dziecko, ciąża, to też jest, jeśli wszyscy, dla tych wszystkich Państwa, którzy pragną mieć dzieci z tym właśnie partnerem, to na pewno jest tutaj bardzo dobra prognoza na ciążę, na dziecko. Bo widzę tutaj szczęście, pozytywny rozwój, także gorące uczucia, także jest to na pewno też dla wszystkich Państwa, którzy nie myślą o dzieci lub ciąży, to na pewno jest to właśnie scenariusz nowego początku. I właśnie co on zamierza? Zamierza czekać teraz właśnie na rezultaty swojej pracy, swoich starań. No ta karta jest raczej powolna, ale też karta statku była powolna, więc niestety powolny rozwój spraw, tak? Cierpliwość, opanowanie. Karta statku, nawet jeśli planujecie się zobaczyć, to jest to powolna karta rozwoju, kochani. I ta karta teraz, siódemka monet, jest też powolną kartą, więc nic nie zdarzy się tutaj z dnia na dzień lub przez jedną noc. Musicie się tego właśnie spodziewać, tak? Siódemka monet oznacza też ciążę, kochani, więc trzy karty ciąży. Kochane, jeśli pragniecie mieć dziecko, to jest ten czas, rozwój 7 miesięcy, czyli 7 miesięcy właśnie można tutaj w tym okresie czasu, czyli to będzie na pewno całe lato, cała jesień do zimy właśnie, żeby zajść w ciążę, planować dziecko z tym właśnie partnerem, który też tutaj widzę ma w stosunku do Was takie ewentualnie plany. Jeśli nie chodzi o dziecko, to chodzi właśnie, że na nowy początek, na polepszenie tej relacji należy odczekać, mieć cierpliwość, prawda? Ponieważ jeśli rozwinie się coś solidnie, to będzie też długotrwałe, będzie też właśnie przynosiło długotrwałe efekty, prawda? Wszystko, co jest krótkie, być może będzie jakieś takie tylko prowizoryczne, banalne. Natomiast jeśli zrobicie tutaj bardzo solidne kroki w stosunku do siebie, właśnie na takich tych realistycznych warunkach, tak, to będzie to długotrwałe, stabilne i solidne. Właśnie czegoś takiego on chciałby. Bo ta karta siódemki mieczy na pewno mówi o długotrwałym, przemyślanym, solidnym, bezpiecznym związku. Tutaj on czeka po zasianiu swoich ziarń na efekty. On czeka, by się polepszyło właśnie coś między Wami. Prawda? Zasiał tutaj coś, widzicie? I czeka teraz na rezultat, na plony. Ma dobre intencje do Was i czeka. No, powolny rozwój spraw, ale głęboka, stabilna miłość, na którą warto troszkę poczekać. Wzrost właśnie uczuć, emocji, ewentualnie właśnie jakieś plany na rodzinę czy dziecko. I tutaj zalecane jest właśnie, kochani, no przede wszystkim cierpliwość, opanowanie, odczekanie. I powolny właśnie rozwój, tak? Rozrastanie się emocji, uczuć, planów. Także on zamierza coś bardzo solidnego, stabilnego z Wami. Jego kroki będą wolne, jednakże bardzo tutaj solidne, przemyślane. Nic takiego jakiegoś, nie wiem, infantylnego, jako przygoda lub jakaś miłostka, romans, nie. Tutaj jest, widzę, bardzo solidny plan w stosunku do Was, do Waszej osoby, kochani. Zobaczmy sobie kartę energetyczną, czyli orakel energii, energy orakel. Zobaczmy sobie, co powie właśnie do tego związku. Ups, już dziękuję.
Magician and the mirror. Ok, czyli magik i lustro. Kochani, magik i lustro Wam może pomóc w tym, czyli o co chodzi. Chodzi tutaj, proszę, afirmujcie, medytujcie, oczyszczajcie się, manifestujcie miłość, przyciągajcie, wizualizujcie swojego właśnie partnera, miłość, czy jeśli pragniecie mieć dziecko, no to ciążę, piękne emocje. Róbcie właśnie takie manifestacje. I na pewno, jeśli połączycie się tutaj z wszechświatem, z kosmosem, z aniołami, z aniołem stróżem, no czy z Bogiem, jeśli wierzycie, jesteście wierzące, to na pewno to przyniesie dobre efekty. Magician, czyli magik, mówi również o właśnie tutaj, no, takim spirytualnym rozwoju, czyli to, co, że tu zaglądacie na mój kanał, nieprawda, czy na inne kanały, czy szukacie właśnie jakichś wskazówek od kart, od tarota, od właśnie słuchacie orakel miłosny, czy to właśnie są wskazówki, drogowskazy, które mogą Was ostrzec, pomóc, czy nawet intensywnie wspomóc Wasz proces myślenia, planowania, prawda? Możecie usłyszeć coś, co Was, przypuśćmy, zainspiruje lub ostrzeże właśnie, by tego nie robić, lub spojrzeć, obserwować dokładniej. Więc właśnie o tym mówi ta karta, że należy tutaj też spojrzeć w głąb duszy, w głąb właśnie Waszych pragnień i połączyć się tutaj z Wszechświatem, afirmować, prosić o wsparcie, tak? Wszechświat. I wybierać oczywiście z tych wróżb to, co pasuje, prawda, do Was, do Waszej sytuacji, do Waszej historii. Każda historia jest indywidualna. Zobaczmy teraz orakel miłosny, co powie właśnie, co on myśli, co czuje, co zamierza. Co on myśli, co czuje, co zamierza. Co on myśli, co czuje, co zamierza. Ups, okej. Uważajcie tutaj na właśnie jakąś miłość nieodwzajemnioną ewentualnie. Pomyślcie, czy on widocznie, nie wiem, bo to są jego, co on myśli, co czuje, co zamierza, więc być może on ma wahania tutaj, czy wy go kochacie, czy wy to mówicie mu właśnie, że go kochacie. Być może on nie jest pewny tutaj, prawda? Być może on nie czuje takiego przyciągania czy chemii. Powinniście właśnie to jakoś pokazać, że on jest dla Was ważny, że jego starania są dla Was ważne. Powinniście jakby to, co on Wam mówi, przypuśćmy, że Was kocha, że chce, byście przyjechały, że chce Was zobaczyć, powinniście to też jakby mu też ze swojej strony powiedzieć, go zapewnić, żebyście też chciały go zobaczyć, by właśnie te wszystkie między Wami uczucia też rozwijać, tak? Czyli nie możecie skrywać tych uczuć, które macie, tylko mu właśnie też dawać jakieś znaki, bo być może właśnie jego sceptyzm tutaj, to jest taka karta sceptyzmu, niedowiary, niezaufania. Nie wierzy w to, że przyjedziecie. Być może też myślisz, że to jest nie ten odpowiedni moment, byście przyjechały. Jakoś nie dowierza w ten plan. Także być może musicie mu dać bardziej tutaj jakieś sygnały, czy właśnie też powiedzieć, co jest dla Was ważne. Zobaczmy sobie jeszcze, kochani, ten orakel miłości. Jakie uczucia właśnie tutaj pokaże ten orakel. Jakie uczucia. Upsala. Oj, to jest za dużo. To jedna wypadła mi pierwsza. Erfolg. Hab Vertrauen. Es wird ein happy end auf der ganzen Linie geben. Czyli wow, ta pierwsza mi wypadła. Czyli sukces. Miej zaufanie,
że nadejdzie happy end, czyli dobre zakończenie. I będzie na pewno na całej linii tutaj happy end. Ale miej zaufanie właśnie do tego. Erfolg, czyli sukces, kochani. Sukces widocznie w waszych planach, w waszych zamiarach, w waszym rozwoju uczuciowym z nim, prawda? Zobaczmy karty anielskie, ponieważ dzisiaj usiadłam sobie do tej wróżby, była 11:11 i chciałabym właśnie od kart anielskich usłyszeć, co anioły nam mówią właśnie o tej sytuacji, co on myśli, co czuje, co zamierza, co on myśli, co czuje, co zamierza. 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 Ups, dziękuję. Żegnaj stare, witaj nowe. Zakończył się pewien etap twojego życia. Lecz rozpoczyna się nowy, jeszcze lepszy. Wow, kochani. Żegnaj stare, witaj nowe. Czyli to, co było, minęło, proszę nie wspominać, proszę zapomnieć, proszę uleczyć to i proszę nastawić się na coś nowego. To, co się zakończyło, stary etap, wyrzućcie, zapomnijcie. Rozpoczyna się teraz nowy, jeszcze lepszy rozdział waszego życia. Zobaczcie, jaki piękny anioł z różowymi skrzydłami w pięknym ogrodzie rozkwitającym. Coś cudownego. Piękny. Żegnaj stare, witaj nowe, kochani. Także jeszcze zobaczmy sobie klucze anielskie. Niech klucze anielskie nam również karteczki powiedzą, jaki jest klucz do rozwiązania tutaj wszystkich spraw. Co on myśli, co czuje, co zamierza. Co on myśli, co czuje, co zamierza. Co on myśli, co czuje, co zamierza. Ups, jest. Jesteś powiązany ze wszystkim. Wow, piękna karta, kochani, zobaczcie. Ten aniołek trzyma kulę ziemską w dłoni. W dłoniach, dwóch dłoniach, tak? Czyli trzyma cały świat w swoich rękach. Jesteś powiązany ze wszystkim, czyli masz moc, możesz wszystko zrobić, co chcesz. Jesteś powiązany ze wszechświatem. Z aniołami, z Bogiem, z kosmosem, z księżycem. Jesteś powiązany tutaj i masz moc, tylko musisz właśnie tutaj korzystać z tych łączy, tak? Czyli oczyszczaj się, manifestuj, jak to się mówi, przepraszam, wizualizacja, czyli używaj wizualizacji, tak? By przyciągać właśnie te sprawy, o których marzysz, które pragniesz. Manifestuj miłość i szczęście. Połącz się tutaj z wszechświatem. Jesteś powiązany ze wszystkim. Także proszę sobie to uświadomić, kochani. Jaka moc jest w tym, że możesz się połączyć z wszechświatem, z kosmosem, z aniołami, z i prosić o wsparcie. Dziękuję Państwu ślicznie. Piękna wróżba, cudowna, inspirująca. Niech się dzieje. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Żegnaj stare, witaj nowe. Do usłyszenia już wkrótce, kochani.